Hej moi drodzy, witajcie w 16. odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Tak, przed nami Anielka. Anielka, która dostała pryszczy. I jak zobaczyła to w lustrze, powiedziała dzisiaj: nie ma mowy, że wyjdę tak z domu. Tak powiedziała Aniela, jak tylko wstała o 2 w nocy. Bardzo się przejęła. Dlatego spróbujemy użyć maski na trądzik. Ale może i to zejdzie do rana, a jeśli nie, to Aniela nie pójdzie do szkoły. Tak postanowiła, że zrobi sobie wagary. Ta mina. No, niestety. Nic nie poradzimy. Co to masz, kondycję, lękę, kreatywność i sprzątanie? Mogłabyś coś porobić ciekawego, dziewczynko. Tylko co? Oto jest pytanie. Czyj to obraz? To chyba obraz Angeliki. Weź to zniszcz. Zostaw ten miś. Och. Czym mi się tutaj wydaje? Czy coś się z tym... A, to jest brudne. Okej. To już wszystko jasno. Sonia jest brudna, tam z nowego. A ta nam tutaj chrapie, powyginane jak zwykle. On idzie na 10 do pracy, także... I tak, moi drodzy, w ostatnim odcinku mieliśmy wielkie wydarzenie. Bowiem Błażej brał ślub, mają to w wspomnieniach. Kto cię okradł? O nie, tak to jest, spuścić na chwilę z oka. Tego nawet nie widziałam. Tutaj jest, Błażej żeni się. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Pamiętaj, żebyście spędzali jak najwięcej czasu razem. Tak jest. Błażej wziął ślub. I wszyscy się bawiliśmy na jego weselu. Ten odcinek raczej już widzieliście. Tak mi się wydaje, że już go wróciłam. Na pewno wróciłam, bo skoro to jest nas kolejny, to musi być kolejny zachowana, więc ja tego pilnuję. A on sobie będzie spał do 6 pewnie. Tylko Aniela tak się zerwała z rana. Co tobie, kochana? Tobie trzeba troszkę ten... urządzić przyjęcie, bawić się z kimś, muzyką i za napiwki. I wymknąć się z domu. Mieliśmy się wymknąć ostatnio, ale nam nie wyszło. Dlatego... może dzisiaj? O, Damian stał? Błażej? Czy to ty? Nie no, spoko, że byłeś u nas całą noc. Chyba w tym jacuzzi siedział. Nie wnikam. No pa. Trzymaj się. Wracaj do żony. Idź tam robić dzieci. Trzeba powiększać rodzinę biedaków. To była punkt kreatywności. Strasznie długo malę. Pokaż swoją twarz. Zszedł ci ten pryszcz? Jezus Maria, nie zszedł. To chyba Anielka, Anielka zostaje dzisiaj w domu. Nie będę jej zmuszać. Co ja tu widzę? Co ja tu widzę? Widzę tu, że jakiś mod usunęłam i brakuje nam chodnika. Ja to zaraz naprawię i przy okazji wypuszczę mojego kota. Okej, wracamy do gry. Aha, miałam jeszcze, dobra. To już z wami to zrobię, bo zajęłam się zwierzętami w domu swoim i zapomniałam, że miałam tutaj zrobić... Tutaj był taki murek. Co prawda nie taki. No, ale... jeśli nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma, nie? Może tu cegła, o. Coś ten deseń? Albo tak, o. Dobra, ciemno tutaj jest, nie będę teraz tego robić. Nie chcę się w to bawić za bardzo w tym momencie. Najwyżej przy kolejnym remoncie sobie poprawię. Nie pamiętam, co ja tu mówiłam, chyba coś o jej pragnieniach. Że trzeba będzie jej troszkę pospełniać pragnienia, to może się dzisiaj tym zajmiemy. Tak. Tak w ogóle, to po tym odcinku prawdopodobnie wracają biedaki, drugi sezon. I jestem bardzo ciekawa waszej reakcji na to, co przygotowałam. Damianie, ogarnij się. Ponieważ myślę, że to może być duże zaskoczenie. Ale nie będę nic teraz zdradzać. Zobaczycie wszystko już niebawem. No już właściwie zobaczycie to w kolejnym odcinku. Co prawda nie biedaków, ale... kurde.
Zgubiłam wątek. Chwila, bo tutaj nie mam dzisiaj podzielności uwagi. A to co? A to co? O. Dobra. Wracamy do gry. Tak, teraz po tym odcinku powinien się pojawić właśnie taki bonusowy odcinek z biedaków. Tam jeszcze nie będzie rozgrywki, tylko będzie taki filmik kilkuminutowy, nad którym się bardzo napracowałam. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. O, w sumie zeszły jej te pysze, to może pójść na moją szkołę. Pokaż się. A nie, jednak nie zeszły. No trudno, Aniela. Aniela jest zbuntowana. Ona nie idzie do szkoły, jak ma pryszcze i koniec, kropka. Nikt jej nie zmusi. Nawet na nim. O, przyszedł nasz lokaj. Ty masz jutro na 10, to może wykąpać Sonię, żeby ona tak nie śmierdziała. Tak, dlatego też odcinki teraz się pojawiają chyba troszkę częściej, tak mi się wydaje, bo jeden opublikowałam tak nie w terminie, że tak powiem. Ponieważ nie udało mi się zmontować Simsów trójki, to zamiast ich wrzuciłam właśnie sobie prawnika. Dlatego był jeden odcinek więcej w tygodniu. A tak zwykle prawnik jest tylko w piątki. No ale w sumie sama nie mogę się doczekać już tego drugiego sezonu biedaków, dlatego troszkę przyspieszam. A tutaj u prawnika też się będzie działo, moi drodzy. Zobaczycie już niebawem, co przygotowałam dla Damiana. Oczywiście poza tym, że Angelika jest w ciąży. Trochę potrwa, zanim to się wszystko rozwiąże. Dobra, bo ja tym gadam, przyspieszmy może to. Skasuję tu szkołę. Ona co prawda ma bardzo słabe oceny, ale... Ale tak się zastanawiam, czy Damian na nią nie nakrzyczy. A nie, Damian nie nakrzyczy, bo już jedzie do pracy. Nawet nie będzie wiedział, że siostrzyczka idzie na wagary. O ile lokaj jej nie wyda. Co? Wydasz ją, paś? Czy nie wydasz? Maluj tu kochana szybciej. No i też na miasto z nią nie wyjdziemy, no bo jak do szkoły nie poszła przez swoje pryszcze, to na miasto tym bardziej nie będzie chodzić. Pokażesz mi tutaj... O, jakie ty masz znajomości? Tutaj ta była niemiła. Landryna. No, Alina ma jeszcze na głowie wianek. Ze ślubu. Tak średnio masz tu kogo. Angelika idę minus 10, dobra. Myślę, że by wypadało się coś przebrać. A, najpierw coś ogarnij. Bo mamy w ogóle jesień, to wypadałoby zmienić stroje na takie bardziej jesienne. Tak mi się zdaje przynajmniej. Nie chciałam tu włączyć świata. Wyłącz. Chciałam skorzystać z kibela. Skorzystaj. I lokaj pewnie zaraz podać śniadanie, więc sobie już poczekamy na to. Poczekamy. A no i co? Podaję ten lokaj śniadanie? Chyba nie łaska. Gdzie on w ogóle jest? Coś tam sprząta. To ja mam sobie sama ugotować, tak? Coś ostatnio ten lokaj się opieprza, że tak powiem. Weź sobie resztki w takim razie. Więc to co tutaj jest. I już mam w ogóle energię taką, więc zaraz pójdzie sobie odespać to. Tylko nie sobie zaprojektuję to ubranie codzienne. Dzisiaj znowu taki późny odcinek, ponieważ nie ma co tutaj kombinować. Na końcu będzie scenka ważna. Nie mogę patrzeć na te jej pryszcze. Dawaj tutaj jeszcze raz do lustra. Użyj maści, użyj maści, użyj maści. Masakra po prostu. Te nastolatki i ich problemy. Kropek, czy ty śmierdzisz, czy to... Nie, pewnie ty śmierdzisz, bo śmierdzi twoje posłanie. Jakby z niego zszedł, to może lokaj by je posprzątał, wiesz? Zjadłaś? Aha, jest jedna psia, dobra. Teraz widzę. Szybciej, szybciej! A czemu nie zaprojektujesz ubrania? Coś tu jest nie tak z tą szafą? Oj, jak to słychać w ogóle, jak ona wyciska tą maść z tej tubki.
niższy stopień. No cóż, Damian nie będzie zadowolony, jak wróci z wywiadówki. To jej kupiłam. Niech sobie to właśnie założy. No i dobra, niech ona idzie się teraz przespać, bo jest taka zmęczona. Pokaż tutaj oceny. Plus 3. Niedobrze, w szkole prywatnej jesteś i tak się uczysz, bo tak nie poszła przez pryszcza do szkoły, nie? Co się stało? Czemu nie śpisz? A, mi się wydaje, że ona ją budzi. A chodź tutaj. No to sobie śpi normalnie. Czyli ta świnka morska ją budzi? Nie wiem. A w ogóle zdychają te świnki? Tak mnie to zastanawia. Bo tutaj niby ciągle mogą ją karmić, ale nic nie pisze. Nie wiem. Ty chciałabyś przyjęcie zrobić i bawić się z kimś. Muzykować te napiewki, ty i muzyka. Już wystarczy tych muzykantów w naszym domu, nie no? Pokaż twarz. Schodzi ci to coś. Tak gdzie cały odcinek będzie o Aniele i jej pryszcza tej twarzy. Towarzystwa ci brakuje, mogę być zadzwonić do kogoś. Na pewno nie da Wiki. Już to zadzwonić do Cyryla. Bo dawno z nim gadałaś. Mógłby ci się zmienić te pragnienia? Bo chciałabym coś spełnić. Tak, zadzwoń do Cyryla. Tylko rozmawiaj. Zapytaj, co tam na studiach słychać u braciszka twojego. Przyspieszymy. I Dalton jest już przyjacielem rodziny. To była twoja przyjaciółka. Z tego co pamiętam, pokaż ją. To może dalej się z nią zaprzyjaźnimy. Moglibyście dziś razem wyjść, gdyby nie te twoje pryszcze. Dobra, ona to będzie walić, nie wędzić. Której Damian wraca z pracy? Tak długo nie ma. 17, no tak. O, akurat. Hurra, ten tydzień był wspaniały, oby następny też taki był. Tak, ty to jesteś wiecznie szczęśliwy. Szczęśliwy człowiek. Mimo tych wszystkich problemów, zobaczcie. Patrzcie tylko, no. Chodź się umyj. Czemu musisz iść akurat tam? Na dole masz łazienkę, tu się wykąpię. Weź kąpiel z bąbelkami. Zobaczymy przy okazji, czy ta wanna tutaj działa. Chyba jeszcze z niej nie korzystałam. Działa. A ty Boże, pół dnia przegadasz, weź się ubierz, żeby Damian nie zauważył, że jesteś cały dzień w piżamie. Trzeba zachować pozory. Co z tego, że na wywiadówce się wszystkiego dowie? Jaka jesteś niedobra. Zaproszę cię. Dobry Boże, byś mnie jako... Tak, masz pryszcze, wiem, użyj maści jeszcze raz. Jezus, ten dźwięk. I zadzwoń do Sima. Zaprosimy ją. Może przyjdzie. Zawsze miło cię widzieć, zaraz przyjdzie, super. Urządzić przyjęcie. Jak ja mogę Daniela na przyjęcie urządzić? Chodź tu. Gdzie do basenu? Gdzie do basenu? W środku jesieni! O, przyszło. Powitaj Sima. Zostaw tę gitarę. Chyba ją schowam, bo... Cyryla już nie ma, więc... Nikt nie musi nam hasić. O, tutaj są jeszcze te! But, kurde bele. Skąd masz tego buta? O, możesz go powiesić, ty. Ale tu nam nie pasuje. Może gdzieś... Powiesimy sobie buta na ścianie. Bo czemuż nie? A to gdzie by postawić? Nie ma za bardzo miejsca.
Hem, hem, hem. Musiałabym wynaleźć jakąś półkę wolną. Póki co to nie bardzo. No, musimy poczekać, aż zrobię miejsce. Idziesz, co tak wolno idziesz. Już się wieczór robię, ja muszę kończyć odcinek. Nic się dzisiaj nie działo, totalnie nic. Coś się dzieje. No, bo ona sobie pójdzie zaraz. Jaki ty masz problem, Aniela? Ogarnij. Po prostu... Powiedz jej dowcipa. O, proszę. Co się przynajmniej spełniło. O, a może wymkniemy się w domu? Z domu. Przedstawiamy ją najpierw ją. Swoją przyjaciółkę. Damian! Zobacz, kto do mnie przyszedł! Dobra, Damian. Rozmawiaj, plotki. Plotki, plotycki. A Damian co? Idzie sobie usiąść. No to niech sobie idzie. Dzisiaj się skupiamy bardziej na Anielce. One się teraz namawiają. Dzisiaj o północy, dobra? Wymkniemy się z domu! Co ty byś chciała? Bar, gitara i gra. Jest. Piątka! Graj w Zośkę. Troszkę sobie nabijemy tych relacji z nią. A potem jeszcze raz się umówimy na jutro. Znaczy nie na jutro, tylko w nocy. Na noc i się z nią pożegnamy. Wszyscy, nie wiem kto tu u mnie jeszcze siedzi, ale nie będzie, że wszyscy... No weź, znowu tutaj nie mam tego! Och... Dobra, bo już się późno robi. Dzisiaj o północy zadzwonię do ciebie. Dobra, mowa stoi. Do zobaczenia. Dobra. Dobra. Damian idzie spać, bo już jest późno. On jutro do pracy. Anielka też się ogarnie. I też się chwilę prześpi przed tą północą. Gdzie na górę już? Gdzie na górę? O ile w ogóle pozwoli jej spać ta. Co znowu tobie się dzieje? Ogarniać, ogarniać. My w ogóle mamy taki telefon, żeby się wymknąć? Nie mamy. Bo chyba z zwykłym telefonem się nie da. Zobaczymy, obudź się. Zadzwoń. Jest, wymknąć się z domu. Wymkniemy się z domu z nią. Super, przyjadę zabrać się o godzinie pierwszej. Super. Dziewczyny wymkną się na jakąś zakazaną imprezę. O proszę, już jej nawet zniknęły. Pryszcze akurat z tej okazji. Jakieś romantyczne pozy, może wyrwiesz jakiegoś kawalera. Ona być dopiero pierwszej. Na pewno to ci w czymś pomoże. Ładna jesteś, Anielka, naprawdę ładna. Jest w tobie trochę z Balbiny, trochę z Cyryla. Dobra, już pierwsza. Złaś powoli na dół. Ciekawe, czy ci ktoś przyłapie. Zobaczymy, jaką bryką przyjedzie nasza przyjaciółka. Chodzi do prywatnej szkoły, więc powinna mieć fajny samochód. O, limuzyną przyjechała! OMG! Nieźle. Tak. Ona robi za kierowcę. Okej.
Twoja przyjaciółka jest twoim szoferem dzisiaj. No dobra. To co, czekamy, aż Anila wróci. Diamond niczego nieświadomy śpi sobie. Jezu, trzecia, ona jeszcze nie wróciła. O czwartej będzie? Tak. O nie! Policja ją przyprowadziła! Ale numer! Udało mi się przyłapać Smaniela na gorącym uczynku. Gdzieś się podziała odpowiedzialność za wychowanie dziecka. Ups! Jups! Napad wściekłości. O, zobaczcie, jak jej to spadło. Nie! Co ja mam tu spełnić? Już co, idź spać. Jutro się zajmiemy tym spełnianiem. Pani policjantka była bardzo surowa dla Damiana, ale Damian ma to w nosie, bo śpi i dalej o niczym nie wiem. No także cóż. No dobra, moi drodzy. Tym akcentem kończymy ten odcinek, bo już się zaczyna kolejny dzień. Za chwilę będzie scenka, a ja się z wami żegnam i słyszymy się w kolejnych odcinkach. I pa, pa!